Marek, jeszcze jedna rzecz. Jesienią chyba, albo podczas Agro Show ostatnio o tym rozmawialiśmy, do tematu na pewno będę chciał wrócić. Chcę to przetestować w sadach, czy tracker? O, to jest pytanie. Bardzo dziękuję, że zadałeś pytanie, bo mamy teraz nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o śledzenie. Marek. Pytanie brzmi: tracker będzie zamontowany w ciągniku sadowniczym. Rozstawa rzędów jest co 3,20, rząd od rzędu. Czy tracker mi pokaże na mapie, czy dany rząd podczas oprysku był opuszczony, czy nie? Jaką on ma dokładność? Bo on nakłada na Google Maps, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to ja ci podeślę screena z wytyczonych. Natomiast wariant jest, to jest ten wariant, który do tej pory sprzedawaliśmy, czyli prosty Active Tracker, zasilanie z zapalniczki 12V. Przerwie ci. Ja was tylko już wam tłumaczę, do czego ja chcę to kupić i czemu to chcę przetestować. Wiele jest pytań i są takie sytuacje, że u was również pracownicy wykonują opryski w nocy, no i tak dalej. Czasami macie wątpliwości, czy w danym rzędzie, w danej kwaterze wszystkie międzyrzędzia zostały przejechane, albo czy jeździ co drugie, czy nie opuścił i tak dalej. Instalując ten tracker, tu Marek właśnie nam mówi, będziemy mieli tą pewność, będziemy sobie mogli rano spojrzeć, prawda? Tak. To jest pierwsza propozycja. I kolejną propozycją jest nasza nowość, która tutaj jest, czyli iOS, czyli Application Optimization System, czyli możemy to zamontować na opryskiwaczu. To jest o tyle inne, ale Marek, to inne jest podejściu. Droższe. To jest akurat dobrze. To jest droższe. Tak. Ile kosztuje tracker? Tracker około 300 euro circa. On jest z kartą SIM? Nie, tutaj kartę trzeba swoją włożyć. To może być uszyta tutaj karta jakiejkolwiek telefonii komórkowej. A wielkość transferu? Jak najmniejszy? Bo to są małe paczki, nie? A powiedz mi, ale co godzinę wysyła dane, czy jak? Nie, generalnie on w czasie rzeczywistym? W czasie rzeczywistym, natomiast żeby mieć aktualną pozycję, trzeba sobie odświeżać sobie stronę. W przeglądarce, tak. Czy z poziomu telefonu mamy też do tego dostęp i widzimy na mapie? Też mamy dostęp, też widzimy na mapie. Nowa generacja trackerów będzie troszkę inaczej wyglądać, bo będzie tak zwana matka, tak, która będzie zawsze w ciągniku, i coin, czyli jak gdyby mówiąc po prostu moneta, która będzie w maszynie. Tak. I wtedy będzie wiadomo, który ciągnik z którym opryskiwaczem w danym momencie jest spięty, i ewentualnie można też drugiego coina dać do operatora. Mówimy o czymś, co będzie, czy to jest planowane? Będzie. Może jeszcze nie w tym sezonie, ale już pierwsze urządzenie widziałem. To będzie taki zestaw, matka i trzy coiny, czyli możemy na przykład albo trzy maszyny mieć na stałe wpięte, albo trzeci może być to coin, który będzie śledził operatora, czyli będzie wiadomo, który operator danym zestawem jechał. Jeżeli popełnił błąd, to wtedy wiemy, kto to zrobił, tak? Super. Kto to zrobił, nie? Który ale to zrobił, tak? W matce musi być karta SIM. W matce musi być karta. A w urządzeniach... To jest Bluetooth. Okej. Okay. Jest po Bluetoothie, nie? Dobra. Dobrze. Tak więc... Ale tracker jest już dostępny w tej wersji, o której tej wersji mówimy. Tak, w tej wersji jest jak najbardziej. I tutaj przed zamówieniem zawsze proszę o to, żeby już na początku ktoś zadeklarował, jaki operator będzie używany. To jest o tyle ważne, że ja muszę to skonfigurować pod konkretnego operatora. Okay. To jest dosyć istotne, nie? Bo czasami jak ktoś nie powie i włoży coś innego, są pewne inne ustawienia i później nie chce to chodzić. Ale jak wiem, jaki operator będzie, to wtedy nie ma problemu, ja po prostu przez Brian użytkownik wkłada kartę, podłącza i dodaje do Fit Climate, bo tam będzie tak samo jak w przypadku stacji numer seryjny, klucze, i na Fit Climate pojawia się kolejne urządzenie. Okej. Marek, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.